Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. My jako ludzie w sensie duchowym stajemy się głuchymi i niemymi. Kiedy? Otóż jest to proces wycofywania się z życia, zamykania się w sobie, niechęci do współpracy zarówno z Bogiem, jak i też z ludźmi. Nie chcemy słuchać, ani też nie chcemy rozmawiać. Nie ma w nas chęci odsłonięcia swojego wnętrza przed innymi. Jezus mówi do człowieka: Efata. Chodzi o to, by niebo otwarło się w człowieku. Aby to, co boskie, odniosło zwycięstwo nad tym, co zniechęcone, rozdarte, zaciemnione. Niebo jest w nas, gdy jego klimaty nam nie odpowiadają. Sami je w sobie zamykamy. Tylko Jezus ma moc je otworzyć swoim tchnieniem, gdyż uzdrowienie jest stwarzaniem człowieka na nowo. Zawsze, kiedy doświadczamy miłosierdzia Bożego, doświadczamy uzdrowienia. Ale równocześnie tam, gdzie jest uzdrowienie, tam otwiera się dla nas na nowo niebo. To niebo, które jest w nas. Nie możemy pomóc człowiekowi, jeśli ze względu na niego nie chcemy cierpieć. Kto nie cierpi z nami, nie ma nam nic do powiedzenia, nie ma nam wiele do dania. Jego słowa, choćby prawdziwe i wzniosłe, głębokie i mądre, nic nam nie powiedzą. Człowiek, który nie chce cierpieć z nami, czyli towarzyszyć nam w niesieniu naszego krzyża, nie ma siły przebicia do naszego serca, ale też umysłu. Jezus przez znak włożonych palców w uszy głuchoniemego chce przekazać, że są i takie słowa, w których może usłyszeć miłość i zainteresowanie, czułość i serdeczne przyjęcie. Niezwykłe jest to, że słowa są jakby dotykiem palców. Ten dotyk może być dobry lub zły, czuły lub brutalny, piękne albo grzeszne. Słowa, które wypowiadamy, mogą pomóc nam stworzyć z innymi wspólnotę, ale też mogą prowadzić do jej rozbicia. Jezus chce dotrzeć do ucha człowieka głuchoniemego, aby doświadczyć z nim wspólnoty. I włożone w uszy palce są sposobem mówienia. Przekazują Boże pragnienia człowiekowi. Zobaczmy, mówimy dotykając ludzkiego ciała. Tego doświadczają tak pięknie małżonkowie, kiedy mąż dotyka żonę. On często więcej mówi niż słowami. Podobnie żona, dotykając z czułością swojego męża, mówi więcej niż mogłaby powiedzieć ustami. I takim drugim krokiem Jezusa w tej Ewangelii jest dotknięcie śliną języka. Ślina tworzy poczucie bezpieczeństwa, przypominając choćby przyjazne gesty matki,
Gdy takie gesty się pojawią, może powrócić zdolność mówienia. Nie potrafimy mówić, gdy nie czujemy się z kimś bezpiecznie. Atmosfera chłodu między ludźmi, strachu, nie pozwala wyrazić słowami tego, co jest w umyśle i sercu. Im bardziej się boimy, tym bardziej czujemy się zablokowani na mówienie. Niekiedy jest obawa, że słowa nas zdemaskują, ujawnią nasze poglądy i z tego powodu będziemy cierpieli. Dlatego też często we wspólnocie, gdy jesteśmy z innymi, nie chcemy się wypowiadać. Obawiamy się odniesienia krytycznego, ośmieszenia, bo przecież słowa odsłaniają nasze wnętrze. Nie chcąc cierpieć, milkniemy. A może rozwiązanie jest takie. Trzeba zgodzić się na cierpienie, które pojawi się wraz z naszą wypowiedzią, ale nie będziemy ludźmi niemymi i nie będziemy głuchymi.